Hej witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam do oglądania. Ten będzie poświęcony w całości lidze królewskiej. Będzie to taki poradnik plus przedstawienie mojej strategii która nie ukrywam jest dosyć wymagająca, ale pozwala osiągnąć naprawdę wysokie miejsce. Zresztą za minuty i 50 sekund przekonamy się dokładnie jakie. Na, wst na wstępie jeszcze podziękuję wspierającym na progach VIP oraz wyżej, czyli Bartek Galaxy, Lesko, Smoki, Paragraf.PL, Adrian 215, Fabrek i Lord Piotr 08. Dzięki wielkie. I moi drodzy, opowiem mniej więcej, co dzisiaj chciałbym wam przekazać. Mianowicie. E, powiem wam generalnie, jak ja w jaki sposób rozegrałem aktualną ligę. Jest to ostatni dzień teraz i dosłownie za minutkę z hakiem zobaczymy, jaką będę mieć pozycję. E, dostanę jeszcze jeden złoty tytuł, medal, jak widzicie, i wbiję nowy tytuł. Wbiję e, tytuł, którego jeszcze wcześniej nigdy nie miałem w lidze i za który są całkiem fajne nagrody, bo już tu też kolejne, kolejny raz 30 e, groszaków. Ale co najważniejsze, chciałbym zmieścić się w top 10. W rankingu ogólnym ligi Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj bardzo wysokie nagrody Za jeszcze wyższe pozycje Tutaj są w ogóle ogromne ilości złota oraz groszaków Ale zobaczcie, że za top 10 Jak sobie Mamy 75 tysięcy złota No potem już to spada do 44 od top 11 Nie mam pewności, czy się zmieszczę Tak liczyłem, że jest szansa, ale Nie wiadomo Tak więc zobaczymy dosłownie za sekundkę No i opowiem Wam w dzisiejszym filmie Tak naprawdę w jaki sposób latałem I w jaki sposób zdobyłem te medale oraz tą pozycję no, bez y, ogromnego wysiłku ze sporym, ale bez y, na pewno dużej ilości ładowania kasy, jeżeli chodzi o eventy, to raczej żadna promka nie była. Odpalana, kupowanie czasówek z wózka, z rubinami, no jest jednak tutaj bardzo wymagane. Ciężko Wam będzie bez tego zrobić taką pozycję. Ale na przykład bylibyście w stanie zrobić top 100, za które dostajemy dodatkowe groszaki bez wydawania kasy. Eee, no i tak naprawdę, w jak, jaki sposób po prostu? Jak co robić, gdy jesteście za wysoko, gdy macie za ciężkie przeciwników itd.? Tak, eee, tak więc, tylko pokażę jeszcze swoje medale, czy 23 tak naprawdę złote bo jeszcze zaraz spadnie jeden. 4 srebrne, 4 brązowe. Dwa szklane, dwa kamienne i dwa drewniane. Te drewniane wynikają z tego, że była po prostu bardzo ciężka liga chyba dwa razy. Dobrze, medale się z tego co się przeliczyły. OK, mamy złoty medal. No i teraz chwila prawdy, to jest ostatni tu uwaga. Miejsce dziewiąte. Udało się. Udało się zrealizować założony przeze mnie cel. Jestem z tego bardzo zadowolony, może jeszcze pokrótce na wstępie wytłumaczę, jak działa ranking. Tak więc, po pierwsze, jest to bardzo dobrze skonstruowane. Generalnie, mamy tutaj w kolejności najpierw tytuł królewstwa potem złote medale, potem srebrne i potem brązowe. I tutaj nie będzie taki poradnik do całej ligi, jakby jak w ogóle to działa wszystko. To macie na stronce, podlinkuję w opisie. Jak ktoś nie kuma, jak działa liga, to zapraszam serdecznie do bierzenia poradnika. W każdym razie pierwszą, pierwszym czynnikiem, który wyznacza naszą pozycję jest tytuł. Tak więc jak widzicie, jesteśmy posortowani tytułami. Tutaj mamy na przykład najwyższy. No i to spada sobie po prostu w rankingu, te tytuły. Następnie osoby z tym samym tytułem mają, są sortowane złotymi medalami, tak więc jak widać, tutaj było parę osób, które mają 23, w tym ja. Potem z srebrnymi medalami, i patrzcie, były nadal 23 złote medale i 4 srebrne, i były trzy takie osoby. I wtedy mają na to wpływ brązowe medale, i zobaczcie, ja miałem 23, i to na przykład miałem piotraku. Które 23 złote, ja też, 4 srebrne, ja też, i 4 brązowe, ja też. I tutaj wygląda na to, że Piotrku miał więcej szklanych medali niż ja, ponieważ to one się liczą w dalszej kolejności, ale nie są już pokazane. Tak więc to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak działa punktacja i żeby wiedzieć po prostu, na czym się skupiać. I taką podstawową rzeczą jest to, żeby wbić wysoki tytuł, czyli robić te, rzeczywiście te złote, srebrne medale i żeby mieć tych złotych medali tak. Ja zalecam tutaj tak z 22-24. To jest taki fajny wynik, też zależy od długości ligi, bo czasem jest 30, czasem 40 dniowa, ale to, to jest różne. Tak jak mówię, właśnie w zależności od jej e, czasu trwania. Dobrze, tak więc teraz przejdźmy do omówienia mojej strategii, dzięki której udało mi się zdobyć miejsce 9, nie kupując zdaje mi się żadnej promki I nie bójcie się, nie robiłem takich zabójczych wyników na obcych, bo właśnie kwestie z tego typu przede wszystkim. Że naukowcy po prostu nie chcą się grać, po prostu nie robię takich wyników jak tutaj widzicie. Ale, jako że to była ostatnia liga, no to po prostu dając siebie wszystko, co mogę, tak? Ale normalnie przeciętnie robiłem e, wyników na Nomadzie. Około milion punktów, żeby być w top 100, oraz na obcym około 30-40 milionów, to jest nawet mniej niż w porównaniu do tego nomada, ile bym powinienem robić z taką aktywnością. Tak więc na obcym naprawdę dosyć mało, żeby odsapnąć, czasem nawet mniej, czasem nieco więcej, ale generalnie na takim poziomie się to utrzymywało. I teraz klucz do sukcesu, który jest naprawdę myślę, że dosyć prosty i dobry w zastosowaniu. Zasada numer jeden. Staramy się na każdym evencie obozowym, czyli są to przede wszystkim nomady, ale jeżeli trafi nam na przykład Berimont albo Samuraja, bo te wyty też czasem się w lice zaliczają, to w takim evencie obozowym staramy się wylatać jak najwięcej dzięki czasówkom oraz skrzynkom od kowala, ponieważ no jeżeli nie mamy tych czasówek od kowala, to może być trochę ciężko, tak więc tutaj od razu zaznaczę jeszcze, że że no, kupowanie czasówek z wózka, z rubinami no jest jednak tutaj bardzo wymagane, ciężko Wam będzie bez tego zrobić taką pozycję, ale na przykład bylibyście w stanie zrobić top 100, za które dostajemy dodatkowe groszaki, bez wydawania kasy, już tak zerowe jakby. W każdym razie, tak jak mówię, pomijki od Kowala i przede wszystkim skrzynki Hana od Kowala, tak, tak więc można je kupować nielimitowanie. No i na tym się opierała taktyka. Generalnie polegała ona na tym, że na każdym evencie obozowym staram się zdobyć złoty medal. Jeżeli sytuacja była taka, że ktoś na przykład kupił promkę na Hana czy coś, to w takim wypadku staram się zdobyć srebrny metal, ponieważ one również są bardzo ważne, dają postęp do kolejnego tytułu, bardzo zbliżony do złotego, plus no, liczą się w tym rankingu również naprawdę, naprawdę mocno. Tak więc tutaj, tutaj na to trzeba zwracać uwagę. No i dzięki temu udało mi się zdobyć takie miejsce, tak? Tak więc na eventach obozowych staramy się zrobić złoty medal. Jeżeli się nie da, to srebrny. I żeby nie wpaść w taki ciąg złotych medali, gdzie będziemy po pewnym czasie dostawać naprawdę potężnych przeciwników, znaczy jakby graczy w dywizji, ponieważ tak to się nazywa w tej lidze, czy w tych naszych ligach na czas eventu, tylko w tych takich częściach, to żeby nie dostawać właśnie takich zawodników, którzy zrobią tyle jak tutaj widzicie, to trzeba po prostu na eventach obozowych starać się dać sobie wszystko. Ale na obcym odpuścić, zrobić sobie tam brązowy medal, tam może nawet szklany. Jednego obcego na przykład w ogóle przeczekać, jak będziecie mieli. Jak będziecie generalnie widzieć, że, że wasi przeciwnicy są na zdecydowanie zbyt wysokim poziomie i na przykład na Iwęcie Obozowym nie będziecie w stanie zrobić złota, tylko na przykład brąz, to, kolejnego, no to to was automatycznie może trochę spowolnić, ale w takiej sytuacji możecie po prostu przeczekać i na obcym nie polatać na przykład, i w ten sposób to będzie od razu. Dużo niższą pozycję, ale też nie bójcie się o te pozycje, bo to naprawdę mocno skacze. Tak więc przy każdym wbiciu tytułu sporo wejdziecie do góry. No i tak jak mówię, po prostu na eventach obozowych latamy, a na eventach obcego tak bardziej chillujemy: czyli brązowe medale, może trochę szklane, może też srebrne w zależności. No i na pewno też zdarzą się drewniane, jak będziecie widzieli, że na przykład jest cała liga na obcym i wszyscy mają tutaj po 80 baniek i się ścigają, a wy dopiero weźcie na grę, zrobiliście 5 i jednak nie pociśniecie, no to spokojnie to Was jakby nie dyskwalifikuje, tak więc jak widzicie po moich medalach da się mieć topkę z naprawdę niedużym wkładem, e, na pewno finansowy to było może no może maks 100 zł na pomijacze które miałem z wózków e, może 100, może 150 e, a myślę, że bez tego bylibyście w stanie zrobić top 50 na spokojnie zobaczcie, top 50 to będzie e, tytuł bohaterski wojownik i 15 zł medali na przykład, tak? To myślę, że to jest na luzie i 8 srebrnych, 3 brązowe. To jest na luzie do osiągnięcia, tak? Bo to jest jeden tytuł pode mną, czyli troszeczkę mniej byście latali, e, tak naprawdę, ale do zrobienia. A do top 100 wydaje mi się, że nie no, trzeba było mieć ten tytuł również, ale mniej złotych medali. Tak więc tu, jak widzicie, e, no ale to się, to się szybko myślę, kończy. W każdym razie, no, na 120 się kończy ten tytuł, tak? Więc myślę, że widzicie o co mi chodzi generalnie, tak więc jak wiecie, jakbyście mieli jakieś pytania, to stawiacie w komentarzach oczywiście, jeżeli będę mieć jakieś jeszcze kwestie do dodania, o których zapomniałem, to wrzucę Wam po prostu w opis filmu, tak więc też tam możecie zajrzeć, no i generalnie z tego składała się moja taktyka, tak więc myślę, że no nic skomplikowanego raczej, generalnie te takie trzy podstawowe zasady, to jeżeli chcecie być bardzo wysoko, to kupić sobie trochę pominięć z wózka, jeżeli nie chcecie być super wysoko, to po prostu odkowala, kowala zdobywać te pominięcia i po prostu na eventach obozowych starać się być jak najwyżej, a na obcym trochę odpuszczać, zdobywać tak. Wiecie, tak, na spokojnie, żeby się nie przemęczać. I jednocześnie nie robicie tego z premedytacją do końca, ale też z powodu takiego, żeby mieć w kolejnych eventach obozowych, żeby mieć łatwiejszych graczy, tak więc staramy się na obcym nie pocisnąć, żeby potem po prostu na kolejnym nomadzie móc pocisnąć, dać sobie siebie wszystko i po prostu mieć 4 złote medale, bo też warto pamiętać, że na evencie obozowym mamy 4 dni, a na evencie obcego mamy 3 dni i to też daje sporą różnicę, że jeżeli na evencie obozowym rzeczywiście wystartujemy i zrobimy taki wynik, który nam zapewni 4 złote medale, to już jesteśmy ładnie ustawieni, bo są dwa tytuły do góry. Tak więc myślę, że, że dzięki temu filmowi poprawicie swoje wyniki w lidze, można już na przykład robiście tak, że nie wiem, cisnęliście cały czas, a potem mieście punkt, w którym mieście cały czas brązowe medale, i to rzeczywiście wychodziło na Wam na minus. Tak więc mam nadzieję, że naprawdę ten film jakoś pomoże Wam. Możecie spróbować zastosować tą taktykę. Może dzięki temu, e, słuchajcie, pójdzie Wam na tyle dobrze, że ja nie będę w stanie zrobić top 10 kolejnym razem. E, ale na pewno też e, ważną kwestią jest to, aby nie odpuszczać, jeżeli jesteście blisko. Tak więc jeżeli jest bardzo mała różnica tak jak na przykład powiedzmy tutaj szóste, piąte miejsce to jeszcze nie jest aż takie ważne, bo są niskie miejsca, ale jak na przykład do złota albo do srebra Wam brakuje z niższego miejsca, nie powiedzmy 2 miliony na obcym albo 50k na nomadzie, to cisnąć i nawet wydać jakieś tam lepsze tabliczki, które kupowaliście, jakieś flagi ósemki, które kupowaliście od kowala, czy, czy wpadły Wam z jakiegoś koła, bo to też zależy do jakiego jakby poziomu graczy docieram e, zapewne do, do rozmaitych, tak więc mam nadzieję, że moja strategia jakoś Wam się przyda, jeżeli oczywiście macie pytania, zostawcie w komentarzach, postaram się w opisie aktualizować rzeczy, o których zapomniałem wspomnieć, e, jeżeli film pomógł, a tak naprawdę to będziesz e, drogi widzów wiedzieć, czy pomógł dopiero po zakończeniu kolejnej ligi, chyba, że stosowałeś taką samą taktykę, ale możecie już z góry założyć, że Wam się uda, tak więc ja Wam życzę powodzenia, możecie ostać łapkę w górę, jeżeli liczcie na to, że rzeczywiście ta taktyka zadziała i wam Wam się uda i dziękuję serdecznie za oglądanie. Na zakończenie, Szczerze dziękuję wspierającym na progach VIP oraz wyżej, czyli Bartek, Galaxy, Lesko, Smoki, WP i Paragraf .pl, Adrian 215, Fabrek i Lord Piotr 08. Dziękuję wam, dziękuję wszystkim wspierającym za pomoc w rozwoju tego kanału. No i widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że ten wam pomógł. Naprawdę myślę, że poprawicie swoje wyniki. Tak więc, widzimy się w kolejnym. Na razie, biora, pa. pa.